Cześć, z tej strony Karolina Sobańska. Witam Was w 139. odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego co tydzień zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiam z nimi o zdrowiu, ekologii i świadomym życiu, a dzisiejszy temat łączy w sobie wszystkie te zagadnienia moim zdaniem i choć o diecie roślinnej, o weganizmie, o niejedzeniu mięsa rozmawialiśmy wielokrotnie, to tym razem postanowiłam podejść do tego tematu od nieco innej strony i przybliżyć sobie i Wam taki termin, jakim jest fleksitarianizm. Jest to sposób odżywiania, który bije rekordy popularności w ostatnim czasie i przynosi całkiem niezłe efekty. Mam tutaj na myśli efekty dla zwierząt, dla naszego zdrowia i dla naszej planety, ale moja dzisiejsza gościni dokładnie wyjaśni Wam, o co tutaj chodzi. Zaprosiłam do siebie Sylwię Majcher, edukatorkę ekologiczną, dziennikarkę, autorkę wielu książek i ekspertkę Zero Waste. Sylwia od lat uczy nas, jak być bardziej eko i jak ograniczać mięso, dlatego wypytam ją dzisiaj porządnie między innymi o to, dlaczego najczęściej decydujemy się ograniczać mięso i dlaczego coraz więcej osób w naszym kraju też podejmuje takie wyzwanie. Zapytam Sylwię o to, jak zachęcić osoby sceptyczne do spróbowania roślinnych czy wegetariańskich przepisów. Porozmawiamy też o tym, dlaczego lepiej jest zdecydować się ograniczać produkty zwierzęce, aniżeli kategorycznie je eliminować. Tak jak powiedziałam na wstępie, dowiemy się, czym jest fleksitarianizm, poznamy parę sprawdzonych przepisów Sylwii, parę inspiracji, jak w ogóle zabrać się za gotowanie, za przygotowywanie warzyw i jak organizować swoje zakupy spożywcze, tak żeby przy okazji też tego jedzenia właśnie nie marnować. Porozmawiamy przez chwilę o kuchni Zero Waste i mam nadzieję zainspirujemy wiele osób do spróbowania ograniczenia mięsa albo do zmienienia swojego podejścia odnośnie tego, jak zachęcać do tego osoby wokół nas. Dodam jeszcze, że jest to kolejny odcinek z serii, której patronuje marka Brita, czyli producent filtrów do wody, która od wielu lat zajmuje się dbaniem o dobrą jakość wody nie tylko w naszych domach, a jej misją jest ochrona i przyszłość tego niezbędnego do życia bogactwa naturalnego. Pamiętajcie, że jeżeli macie ochotę wesprzeć mój podcast, to zachęcam Was do odwiedzenia mojego sklepu internetowego karolinasobańska.com/sklep i co miesiąc przekazuję 10% ze sprzedaży produktów elektronicznych na inny cel charytatywny i w tym miesiącu, czyli w kwietniu, jest to kampania przeciw homofobii. Wszystkie szczegóły znajdziecie oczywiście w opisie. Na YouTubie jest podcast w wersji wideo już od wielu tygodni, więc też taka ciekawostka dla Was. Codziennik jest też w stałej sprzedaży i papierowy, i e-bookowy, to dla wtajemniczonych, a teraz nie przedłużam i zapraszam Was serdecznie do wysłuchania rozmowy z Sylwią Majcher. Cześć Sylwia. Cześć. Bardzo jest mi miło gościć Cię w podcaście i dziękuję Ci, że przyjęłaś moje zaproszenie. Super jest Cię widzieć też na żywo. Dzisiaj mam do Ciebie mnóstwo pytań, bo temat odżywiania, zdrowia, diety roślinnej też przewija się w podcaście od bardzo dawna, ale potrzebujemy trochę powiewu świeżości i to, o co chciałabym Cię zapytać na początek, może jest takim pytaniem pod włos, ale z tego, co wiem, od lat nie jesz mięsa, ograniczasz mięso, promujesz niejedzenie mięsa i wydałaś książkę, w której są przepisy mięsne. Co się stało? To jest mój styl życia. Odpowiedź moja, uczciwa odpowiedź na to, jakie są potrzeby też, bo jest mocny rynek produktów i filozofii wegańskiej, wegetariańskiej, ale to, czego mi brakowało, to właśnie takiego doświadczenia z kuchni, w której to mięso nie dominuje, ale jednak z różnych powodów wciąż się pojawia. Z badań przeprowadzonych w Polsce wynika, że co drugi Polak zamierza nie zrezygnować całkowicie z mięsa, ale ograniczyć mięso. I ja wśród swoich znajomych na warsztatach, szkoleniach, które prowadzę, jakby widziałam potwierdzenie tych danych i postanowiłam napisać książkę, w której pokazuję, że mięso nie musi dominować na stole, ale też przeprowadzić czytelników przez tę drogę rezygnacji, ograniczania. I to nie są mięsne przepisy tylko każdy przepis jest w dwóch odsłonach, mięsnym i bezmięsnych. To jest też bardzo rodzinna książka, książka, w której podpowiadam, jak pogodzić rozmaite preferencje. Jak zaczęłam pokazywać tę książkę, to jedno z najczęstszych pytań, jakie słyszałam, było takie, jak ja mam przekonać mojego męża do tego, żeby zrozumiał, że posiłek nie musi być z mięsem. No więc ja w tej książce pokazuję, może jak żona zrobi sobie jedno danie bez mięsa, mężowi z mięsem, on spróbuje i właśnie przez ten żołądek, przez smak najbardziej jest się w stanie przekonać do tego, że to mięso spokojnie można wyeliminować. No właśnie powiedziałaś, że przez smak, bo zastanawiam się, co jest takim największym ograniczeniem Polaków, no bo rozmawiamy głównie o badaniach i o danych na naszych ludziach, na Polakach. Co jest największą przeszkodą? Co nas zniechęca? Czy to jest właśnie to, że obawiamy się, że to będzie niesmaczne? Tak, jesteśmy też przyzwyczajeni bardzo stereotypowo do różnych naszych smaków, ale też wydaje nam się, że to mięso jest takim tradycyjnym posiłkiem w naszej kuchni, co nie jest prawdą i jakoś mało się mówi o tym, że to mięso tak naprawdę to jest w takiej ilości, to jest wymysł czy tendencja ostatnich kilkudziesięciu lat. Polacy nigdy nie jedli tyle mięsa, ile w ostatnich latach. W 2019 roku to są takie najnowsze dane GUS-u, którymi możemy operować w tej chwili, zjedliśmy, statystyczny Polak zjadł ponad 60 kg mięsa w roku. I to był po raz pierwszy spadek, niewielki, bo zaledwie o 2%. Wcześniej ta skala cały czas rosła. Kupowaliśmy tego mięsa więcej. Ono jest bardzo dostępne, jest tanie. Często bywa tańsze niż warzywa, więc to jest taki naturalny wybór w sklepie. Poza tym wciąż pokutuje mit, i to wcale nie jest wyobcowane stwierdzenie, że mięso jest bardziej wartościowe. Ja sama pamiętam ze szkoły, z przedszkola, z domu to hasło zjedz mięso, a ziemniaczki zostaw. Nie wiem, czy jest ktoś, kto tego nie słyszał w swoim domu. I to dalej tak jest, że właśnie mięso jest bardziej wartościowe, więc po nie sięgajmy, a te warzywa niech będą w roli dodatku. Więc ja pokazuję, stawiam tę książkę na równi. Warzywa i mięso, pokazuję, że one mogą równie dobrze i smakować, i wyglądać w tym daniu, i przede wszystkim nasycić nas. Jeśli będzie to dobrze skomponowany talerz, to spokojnie, braku mięsa nie odczujemy. A powiedz mi, czy masz informacje na temat tego, z czego w ogóle wynika to zainteresowanie niejedzeniem mięsa w Polsce? No bo jednak połowa prawie Polaków to jest bardzo dużo osób. Że zamierza rezygnować. Tak, tak. Jestem ciekawa właśnie, czy to jest kwestia trendu, czy tego, że jest coraz większa świadomość związana z ekologią, czy ze zdrowiem, czy z kwestiami etycznymi? To jest taki miks, bo każdy podejmuje indywidualną decyzję, z jakiego powodu z tego mięsa rezygnuje. Jeśli ktoś rzeczywiście troszczy się o losy środowiska, to najczęściej tego mięsa w ogóle nie wykorzystuje w swojej kuchni albo stara się przynajmniej zminimalizować jego obecność. Natomiast po prostu widzimy, jak wygląda przemysłowa hodowla mięsa. I to jest największy problem, bo nie samo mięso robi największy bałagan na naszej planecie, tylko właśnie to, w jaki sposób ono powstaje. To, że są zabierane kolejne tereny po to, żeby uprawiać jedzenie dla zwierząt, które potem zjadamy, że to życie tych zwierząt coraz mocniej się skraca po to, żeby one jak najszybciej dojrzewały i mogły się znaleźć na naszym talerzu. To, że zanieczyszczane zostaje środowisko właśnie przez taką przemysłową hodowlę mięsa. Mamy też zwrot w ogóle ku bardziej świadomemu jedzeniu i sprawdzamy, skąd pochodzą te produkty. Jest mnóstwo gospodarstw ekologicznych, takich, gdzie dba się i o ziemię, i dba się też o dobrostan zwierząt. Jeśli już mamy sięgać po mięso, to właśnie sięgajmy po takie produkty, z takich miejsc, gdzie możemy mieć zaufanie i do jakości tego mięsa, i do tego rolnika, który przygotowuje je w jak najbardziej uczciwy sposób, bo mięso z hodowli przemysłowej, jeszcze przetworzone mięso, no to jest problem później, który będzie pojawiał się w konsekwencji przez wiele, wiele kolejnych lat w naszych żołądkach i na planecie, bo przemysłowa hodowla mięsa odpowiada za emisję ponad 14, 15, nawet 16% gazów cieplarnianych, światową emisję. To jest też ciekawe, bo nie sposób jest odseparować tych czynników, że nie można powiedzieć, że tylko dla planety, albo tylko dla zwierząt, albo tylko dla zdrowia, bo to wszystko jest ze sobą bardzo ściśle powiązane. Pamiętam, parę lat temu spotkałam się z takim stwierdzeniem, że kupowanie ekologicznego kurczaka finalnie wcale nie jest lepsze dla planety, bo gdyby wszyscy uprawiali w ten sposób ziemię, w sensie w ten sposób hodowali zwierzęta, to byłoby to jeszcze bardziej obciążające dla planety, ale od razu pojawia mi się taka notatka w głowie, że przecież gdybyśmy jedli go mniej, to nie byłoby problemu. I chyba o to chodzi, że może rzeczywiście ta hodowla ekologiczna jest nieco bardziej skomplikowana i może zajmować na przykład więcej terenu. Jest droższa przede wszystkim, dlatego też potem ta cena końcowa jest inna. Ale właśnie ta cena też powinna mieć wpływ na nasze wybory, bo jeśli szynka kosztuje w sklepie, kilogram kosztuje 15 zł, 20 zł, to jest ta pokusa, żeby kupić jej więcej. Ale gdybyśmy wszyscy kupowali szynkę za 100 zł, za kilogram, to wtedy zastanawialibyśmy się, czy nam na pewno jest tej szynki tyle potrzeba, czy codziennie musi być kanapka z szynką, czy może jednak z pastą warzywną nie lepiej sobie posmarować na śniadanie, wziąć do pracy właśnie taką kanapkę z czymś roślinnym, a nie pójść na łatwiznę i położyć ten plasterek bekonu chociażby. Więc to mniej, to powinien być ten nasz drogowskaz. Stąd też jest tytuł mojej książki Mniej mięsa na początek. To jest naprawdę dobry start, bo też wydaje mi się, że im więcej takich eksperymentów w kuchni, im więcej tego przekonywania naszego i podniebienia, i żołądka, i innych, tym talerzem wypełnionym fajnymi daniami, fajnymi kompozycjami roślinnymi, tym większa szansa na sukces. Jakbyśmy teraz wszystkim powiedzieli, koniec, od dzisiaj nie ma mięsa, niech zniknie ono ze wszystkich talerzy, w sklepie będą po prostu szafki z mięsem zamknięte, to byłby taki protest, Żołba narodowa. Coś tak się śmiejemy się, ale tak by było. Tak by właśnie było, wyobraźmy sobie święta bez białej kiełbasy u większości Polaków. No jesteśmy tak przykuci do czegoś, co nazywamy tradycją, nie zawsze w ogóle ma to jakiekolwiek uargumentowanie tak naprawdę w historii, że nie wyobrażamy sobie, więc ta droga też musi być taka spokojniejsza. Nie od razu lawina, tylko małe kroki, I tam na końcu to zielone światło gdzieś niech się zaświeci. Wiesz, ale z drugiej strony nikt nie oczekuje, że będziemy obchodzić święta bez białej kiełbasy, bo wydaje mi się, że jeżeli nauczymy się traktować mięso jak pewien towar luksusowy, którym jest, tylko my to zupełnie zapomnieliśmy o tym, to wtedy to będzie okej, jeżeli my raz na jakiś czas właśnie od tego święta sobie to mięso zaserwujemy i też... Wydaje mi się, że to podejście, nasze nastawienie do mięsa, kiedy się zmieni, sprawi, że będziemy bardziej doceniać to mięso, wybierać właśnie mięso lepszej jakości. Czy wydaje Ci się, że Polacy są gotowi, żeby płacić więcej za mięso, ale jeść je rzadziej? Czy to jest właśnie ten proces, który trwa? To jest zdecydowanie proces, bo jak patrzę też na wyniki sprzedaży, na przykład w 2020 roku sprzedaż wędlin z czerwonego mięsa wzrosła o 200%. One miały też bardzo często konkurencyjne ceny, więc z tego to wynika. W badaniach dla portalu pyszne.pl Polacy, ponad połowa powiedziała, że chciałaby, żeby roślinne zamienniki mięsa były tańsze. Więc tu potrzebujemy chyba z edukacji i zwiększania świadomości, że to nie tylko cena za tym stoi, ale musimy więcej pokazywać takich roślinnych propozycji. Oczywiście w Polsce jest ponad 1 milion wegan i wegetarian. Nie chcę oceniać, czy to jest dużo, czy mało. Natomiast wydaje mi się, że większy zysk byłby, gdyby każdy z nas przynajmniej z tego jednego posiłku mięsnego w tygodniu zrezygnował. To naprawdę miałoby sens i dla nas, miałoby sens dla naszego zdrowia, bo statystyczny Polak też je o co najmniej 3 razy za dużo mięsa. Powinniśmy jeść jakieś pół kilograma tygodniowo. To są takie 2, góra 3 kotlety. A jakbyśmy teraz wszyscy zrobili rachunek sumienia, też nie chcę oczywiście uogólniać, ale jak sprawdzimy to nasze menu, a też rzadko to robimy, z czego wynika ten nadmiar, to się może właśnie okazać, że od rana do wieczora jemy mięso, a nawet sobie z tego nie zdajemy sprawy, bo to gdzieś tam ten pasztet, bo potem lekka sałatka przecież, ale w tej lekkiej sałatce jest kurczak, bo jakaś kanapka, no ale na tej kanapce też jest coś mięsnego, tak? I tak to mięso się pojawia, a my w ogóle tego nie wyliczamy, bo przecież nie jem mięsa, nie jem codziennie steka, nie jem codziennie bekonu z jajecznicą. Ale to jest w ogóle, to jest niesamowicie zabawne, że wielokrotnie pytając kogoś, czy jesz mięso lub czy jesz dużo mięsa, to sama mówi, ja praktycznie nie jem mięsa. I właśnie zaczynając wyliczać to, co zjadło się danego dnia czy w danym tygodniu, nagle sobie człowiek zdaje sprawę, hej, w sumie to w każdym posiłku jem to mięso, tylko właśnie to nam tak spowszedniało, że w ogóle tego nie dostrzegamy, też jemy w sposób nieuważny i dlatego właśnie też powracając do mojego wcześniejszego pytania, zastanawiam się, co najbardziej działa, czy właśnie mówienie o emisjach, o śladzie węglowym, żeby człowiek czuł, że jako odpowiedzialny obywatel, no to już tak trochę nie wypada to mięso zamówić, tak? Bo też w pewnych kręgach, jak wiemy, jeżeli jesteśmy w jakiejś bańce, powiedzmy, ekologicznej, czy też wegańskiej, i tak dalej, to wydaje nam się, że to jest oczywiste i nagle w takim towarzystwie ktoś może stwierdzić, że no nie wypada sobie mięsnej kanapki z tego względu zamówić, ale z drugiej strony mamy też bardzo dużo argumentów prozdrowotnych i z trzeciej strony mamy też kwestię finansów. I gdzie Ty byś najbardziej celowała właśnie, jeśli chodzi o tą edukację? Świadomość taką żywieniową, czy też odpowiedzialności względem planety? Wiesz co, myślę, że najlepiej zrobić taki miks, czyli połączyć wszystko, bo na każdego działa coś innego. Na wiele osób zadziała jednak ten pryzmat portfela i jeśli po prostu chce zaoszczędzić, to właśnie w ten sposób można zaoszczędzić. Jeśli jesteśmy w bardzo trudnych czasach od roku, czyli pandemii i możemy szukać wsparcia też właśnie w dobrym jedzeniu i naprawdę świetne warzywa, kasze, oleje, które mamy w Polsce mogą nam pomóc, mogą być naprawdę cudownym wsparciem dla naszej odporności. Więc to też jest dobra świadomość, żeby właśnie taką drogą podążać, żeby sięgać po te produkty, które mogą nam pomóc. No mięso niekoniecznie, czy przetworzone mięso tym bardziej. Nie, to nie jest nasz sprzymierzeniec, więc tutaj. I oczywiście wszystkie kwestie środowiskowe zawsze są ważne, ale mam też ja sama taką świadomość, że jak jest wybór finansowy, no to ta planeta gdzieś tam stoi z tyłu, że my nie patrzymy też tak bardzo do przodu, czyli nie zastanawiamy się nad tym, co będzie za 30 lat, jeśli my nie zrezygnujemy z mięsa, jakie to są właśnie emisje, bo nas już może wtedy po prostu nie być. To będą nasze dzieci, nasze wnuki. Nie wszyscy myślą aż tak bardzo przyszłościowo i no chciałbym jednak zostawić tę planetę lepszą, czystszą, w lepszej kondycji. Myślimy tu i teraz, jesteśmy bardzo mocno skupieni na sobie, więc jeśli jesteśmy skupieni na sobie, bądźmy egoistami, wyrzućmy mięso z taką intensywnością z tych talerzy, sięgajmy po warzywa, te produkty, które wymieniłam właśnie po to, żeby mocno budować siebie od środka. No właśnie, też mam wrażenie, że brakuje nam takiej wiary w to, że rzeczywiście ta zmiana jednostkowa może przynieść niesamowite efekty, bo stajemy przed wyborem między czymś w jednej cenie lub drugiej cenie, nie zastanawiamy się nad tym, co się stanie z planetą, bo nie zdajemy sobie sprawy z tego, że jeżeli każdy z nas podejmie tę jedną lepszą decyzję w tygodniu, to w efekcie skali możemy zdziałać cuda. I myślę, że też warto ludziom jakby zaszczepić taką poczucie sprawczości, bo właśnie w tych pojedynczych wyborach jest zmiana, a właśnie tak jak powiedziałaś, nie w tym, że nagle ileś tam procent Polaków przejdzie na weganizm, bo niestety też chyba z tego, co ja wiem, dużo badań pokazuje, że wiele osób jakby nie radzi sobie z takim wyzwaniem i po krótkim czasie, nie wiem, czy to jest miesiąc, czy to jest rok, ale wracają do jedzenia produktów pochodzenia zwierzęcego, po prostu jakby to jest zbyt przytłaczające wyzwanie, a w sytuacji, w której my zobowiążemy się przed sobą samym, że raz na jakiś czas odmówimy sobie tego mięsa, bo wydaje mi się, że nie wiem, nie jedzenie mięsa raz w tygodniu jest tak prostym zadaniem dla każdej, naprawdę dla każdej osoby w Polsce, uogólniając, że warto spróbować. I też przypomniało mi się, pamiętam, rozmawiałam z moją bliską przyjaciółką, która ogranicza mięso od lat, ale zdarza jej się jeść produkty pochodzenia zwierzęcego. Też działa w internecie, jakby promuje zdrowy styl życia i doszliśmy do wniosku, że tak naprawdę ona robi więcej dobrego, jeśli chodzi o ograniczenie spożywania mięsa w Polsce, niż ja. Bo kiedy ktoś słyszy, że jest tutaj dziewczyna na diecie roślinnej, to większość osób z założenia będzie zniechęconych. A w sytuacji, kiedy widzisz zwykłą dziewczynę, która dba o siebie i mówi, hej, dzisiaj poszłam na właśnie roślinnego burgera, albo dzisiaj zrobiłam super gulasz, nie czuję tej presji zmiany swojego życia o 180 stopni i właśnie wybiera wtedy częściej te opcje roślinne bez tej presji i dlatego myślę, że takie książki, takie publikacje mogą właśnie być takim ośmielającym czynnikiem dla Polski. Jak Ty to mówisz, to ja cały czas kiwam głową i mówię tak, bo absolutnie się z tym zgadzam. No każda zmiana nawyku potrzebuje czasu. To jest po prostu psychologicznie udowodnione, że nic się nie zadzieje następnego dnia i trzeba ten nawyk ugruntowywać i trzeba się też starać. Musimy włożyć w to jakiś wysiłek, więc jak na początku już będzie trudno, powiemy sobie nie, kocham schabowego, ale absolutnie nie będę płakać i się po prostu odgradzać od tego schabowego, nigdy więcej go nie zjem, a nie będziemy też przygotowani. Właśnie nie będziemy świadomi tego, czym możemy tego schabowego zastąpić po to, żeby czuć się między nimi nasyceni, albo jak ten smak sobie układać, żeby warzywa były intensywne, bo mięso jest niesamowicie łatwe w obróbce, ono nie potrzebuje samo w sobie na tyle mocne, że nie potrzebuje jakichś szczególnych dodatków, natomiast z warzyw trzeba ten ich potencjał wydobyć. Nie każdy to potrafi, czasami właśnie trzeba jakieś podpowiedzi, więc jak zaczynamy od razu tak na bogato, że nie i koniec, no to może to do niczego dobrego nie doprowadzić. Ja mam taki przykład z mojego własnego domu, gdzie mój mąż był nauczony, on gotuje, ale był nauczony od swojej mamy, ze swojego domu, gotowania każdej zupy na mięsie. Mhm. Jakby ja tego nie krytykowałam, no tak po prostu wyszedł z takiego domu, gdzie ta zupa każda była na mięsie. Zresztą w większości domów te zupy, żeby były takie treściwe, to one były na mięsie. Ja gotowałam zupy bez mięsa, te same, czy ogórkową, nie wiem, kapuśniak, tam gdzie tego mięsa nie trzeba było użyć, to ja go nie wykorzystywałam. I nie mówiłam mojemu mężowi, jak on gotował zupę. Nie dawaj tego mięsa, bo nie będę jadła, dzieci nie będą jadły, absolutnie protest i tutaj się po prostu zapierałam. Tylko jak była moja kolej gotowania czegokolwiek, jak ja przygotowywałam obiad, no to była taka zupa w mojej wersji. I w pewnym momencie dla niego naturalne było, że zaczął gotować ogórkową bez mięsa, bo zobaczył, że ona może smakować, że to mięso wcale tam nie jest potrzebne, że ono niczego nie dodaje, że jak i tak jest drugie danie w tym domu, to te żeberka, na której ta ogórkowa powstawała, czy ten bulion z drobiu nie jest niezbędny w tej zupie. I to jest fajna ścieżka, którą polecam bardzo. Właśnie pokazywać, że da się, że tego mięsa naprawdę może nie brakować, jeśli to danie będzie fajnie ułożone. Otwierać takie ścieżki, taką oczywistość czasami, no ale nie możemy winić, ja nie winię mojego męża, że on był tak nauczony i nie winię też nikogo, że właśnie ma takie preferencje smakowe, bo jak przez całe życie tak się jadło, no to dlaczego coś zmieniać? Dopiero musimy też być otwarci, chętni do tej zmiany, ale ona, tak jak rozmawiamy, musi potrwać. No właśnie, chyba też kluczowe było to, że on mógł sam podjąć tę decyzję, żeby zrobić tę zupę na warzywach po raz pierwszy. Że to nie był jakiś nakaz, tylko my możemy próbować i właśnie nie czuć tej presji. Wydaje mi się, że to jest najbardziej kluczowe. A... Bardzo podobną sytuację mieliśmy z fasolką po brytońsku, chociaż fasolka po brytońsku to nie jest uczciwa nazwa, bo... no ale generalnie z fasolką w pomidorach. I też zawsze ta fasolka, kiedy on przygotowywał, ona była z kiełbasą. Bardzo dużo. Ona się po prostu ociekała tłuszczem z tej kiełbasy. Ja ją robiłam... kiełbasa z fasolką. Kiełbasa z fasolką. Ja ją robię bez mięsa w ogóle. Mocno doprawiam świeżym tymianem. I też mój mąż nie protestował, jak dostawał taką fasolkę, było jedzenie, to zjadał. I w pewnym momencie sam zobaczył, że to naprawdę smakuje, że ta kiełbasa, po co ona w zasadzie w tej fasolce? I jakby sam z siebie, bez żadnego przymusu, bez buntu zaczął robić fasolkę właśnie moim sposobem. Właśnie pamiętam, jak parę lat temu rozmawiałam z ambasadorką kampanii Roślinnie Jemy, byłam zdziwiona, że rzeczywiście najważniejszym czynnikiem jest ten smak. I jak próbujemy właśnie dociec, czy tutaj chodzi o kwestie tradycji, czy o kwestie finansowe, to finalnie jednak to musi być po prostu dobre, a ludzie nie wierzą, że jedzenie roślinne może być równie smaczne i dawanie tego dobrego przykładu jest też niesamowicie satysfakcjonujące. Nie wiem, ja uwielbiam to, kiedy ktoś właśnie spróbuje czegoś wegańskiego, powie: wow, to jest tak dobre, mógłbym to jeść zamiast mojej standardowej potrawy. Dlatego chciałam się Ciebie zapytać, co Ty, jako osoba doświadczona w kuchni niemięsnej już od wielu, wielu, wielu lat, co Ty byś zaserwowała, myśląc tylko o smaku, jakiemuś mięsożercy, żeby go zachęcić? Żeby być pewną, że mu będzie smakowało. Wiesz co, myślę, że wszystkie zupy, które gotuję, bo żeby pokazać, że zupa, żeby dobrze wybrzmieć, to wcale nie musi być właśnie z dodatkiem mięsa i ten bulion nie jest tam potrzebny. Gotuję taką pomidorówkę, szczególnie w sezonie, kiedy są świeże, dojrzałe pomidory, które pachną po prostu tak, że chce się jeść, jak jabłka, się wgryzać tak w nie. I smak wydobywam z tych pomidorów i w ogóle tej zupy, smak podkreślam, czerstwym pieczywem. Na oliwie najpierw mocno, prawie że aż tak przysmażam do czarności czosnek. Do tego dorzucam pieczywo, to wszystko się jeszcze miesza na tej oliwie, ale jeśli nie macie oliwy, można to spokojnie zrobić też na dobrym oleju. Na to wrzucam te pomidory. To wszystko dalej tam mieszam. Ta zupa jest gęsta, aromatyczna właśnie przez smak tego pieczywa. Oliwa jest nośnikiem smaku, więc też to podkreśla. Do tego wszystkiego dodaję jeszcze cebulę, już taką świeżą cebulę, żeby też przełamać ten pieczony aromat pieczonego czosnku. I trochę soku z cytryny albo odrobinę octu. To wszystko miksuję i w zasadzie po 15 minutach jest naprawdę fantastyczna zupa. Jeśli chce się dodać jakiegoś jogurtu, może to być jogurt wegański, naturalnego jogurtu oczywiście, to można sobie taki kleks do tego zarzucić, bazylia albo koperek i naprawdę syci, ale też syci tak nasze wszystkie zmysły, ona po prostu pachnie obłędnie. Wow, powiem Ci, że nie spodziewałam się, że powiesz o zupie, a to zabrzmiało tak po prostu epicko, że aż sama bym ją zjadła. A słuchaj, ale może to jest ta sama odpowiedź, ale chciałam też dopytać, gdybyś miała komuś właśnie sprzedać jakiś fajny przepis, który byłby prosty i szybki. To myślę, że też może być ta zupa, ale może coś innego, bo wiesz, myślę, że dużo osób ma właśnie ten problem z tym, że przygotowanie warzyw w taki sposób, aby to było równie atrakcyjne jak mięso, jest właśnie skomplikowane, czasochłonne i nie umiem generalnie. Natomiast jest mnóstwo fajnych, prostych przepisów. Jakie są takie Twoje top? Może właśnie już niezupne. To w ogóle warzywa, wyjść też trochę z takiej strefy przyzwyczajeń, bo warzywa my traktujemy po pierwsze jako rodzaj dodatku, po drugie tam rzucamy je do zup, one mają być, nam coś uzupełnić, a traktujmy je jako bohaterów naszych dań. Taka marchewka, taka pietruszka, zmieniajmy też ich strukturę, bo ona nie musi być rozgotowana, nie musi być taką mazią wyciągniętą z zupy, tylko wrzucona na przykład na chwilę do piekarnika, wszystkie korzeniowe warzywa do piekarnika wrzucone, potem polane, nawet tą zwykłą oliwą posypane czarnuszką, albo już w wersji zaawansowanej możemy sobie te oliwy wymieszać z pastą sezamową, czyli tahini, dodać odrobinę słodyczy do tego, można dodać trochę papryki wędzonej, żeby też te smaki jakoś podbić mocniej. To jest naprawdę pyszna przekąska, a jak do tego dodamy ugotowaną kaszę, albo dodamy do tego makaron dobry, czy nawet ryż i to wszystko razem połączymy, to mamy pełnowartościowy posiłek, taki, który znowu sprawi, że nasz żołądek nie będzie dopominał się za pół godziny kolejnej porcji obiadu i nasyci nas równie dobrze, jeśli chodzi o wartości, jak mięso. Możemy też takie warzywa upieczone podać z ugotowaną ciecierzycą, zblendowaną, czyli takim czymś w rodzaju humusu. Albo zblendować sobie w ogóle to w ten sposób. I to z tego stworzyć sos do sałatki, albo podstawę taką do tej sałaty. Najpierw wykładamy znowu taką piękną, takim pięknym restauracyjnym gestem wsmarujemy talerz taką pastą. Na to sałata aż sama się zrobiła. Głodna z takiego właśnie połączenia. Więc tutaj polecałabym takie wspięcie się trochę na takie wyżyny, nie wiem czy kreatywności, ale bardziej wyjście z naszej strefy przyzwyczajeń i właśnie zastanowienie się, gdzie te warzywa można postawić na piedestale i tak z większym szacunkiem do nich podejść. Sałata jest pyszna w wersji smażonej, duszonej. My jesteśmy też przyzwyczajeni, że jemy je tylko na surowo, a jak nie daj Boże trochę nam zwiędnie, no to od razu do kosza. Nie polecam, absolutnie. Ja polecam do piekarnika, na patelnię, też potem z jakimś pysznym sosem, takim ostrym, musztardowym sosem, taka pieczona sałata, no to jest niebo. Na warsztatach kiedyś z dziećmi robiłam taką sałatę. Chyba właśnie ją nazwaliśmy zmęczoną sałatą i dzieci po prostu przed warsztatami powiedziały, że jak pytałam, kto lubi sałatę, nikt nie lubił sałaty, ale po warsztatach jak znowu zadałam to pytanie, to wszyscy podnosili rękę do góry, bo ta pieczona sałata okazała się hitem. Brukselki, o właśnie, taki przepis na brukselki też. My, o tym napisałam w Mniej mięsa, że my jako Polacy zniszczyliśmy brukselki. Tak. Nie potrafimy w ogóle ich przygotowywać. Wrzucamy je do tej zupy, rozgotowujemy, potem się dziwimy, że one śmierdzą. Mało kto lubi brukselki. A jak te brukselki też upieczemy sobie, to po prostu są... Ja te rozgotowane też lubię. Ja też naprawdę. I czasami sobie po prostu robię... To możemy sobie przybić piątkę, bo czasami nawet sobie robię z premedytacją, robię sobie taką zupę z brukselkami, które tak się jak maś rozchodzą, ale też uwielbiam brukselki właśnie wrzucone na moment, nawet nie podgotowane wcześniej, tylko wrzucone, pokrojone w ćwiartki i wrzucone na moment na patelnię, tak jak się zarumienią delikatnie, z płatkami migdałowymi, z czosnkiem, no to też jest sztosowe danie. Śmieję się, bo mi na przykład rozgotowane warzywa kojarzą się właśnie z moją kochaną babcią, która zawsze robiła taki miks i zawsze to rozgotowywała. To było jeszcze z toną zasmażki z olejem i z bułką tartą. Ja uwielbiam to. Jakby do tej pory po prostu zawsze jak jestem babci, to marzę o tych comfort food po prostu. Tak, to jest mój smak dzieciństwa, ale myślę, że łączy nas jeszcze jedna rzecz, mianowicie gotowanie ze światła w lodówce. I zobaczyłam to dosłownie dzisiaj u Ciebie na Facebooku, że masz jakiś taki filmik o tym tytule. A ja też jestem znana z tego wśród mojej rodziny i znajomych, że ja właśnie uwielbiam robić obiady ze światła w lodówce i uwielbiam takie wyzwania, kiedy jestem na przykład u kogoś, czy to w domu rodzinnym, czy na przykład u jakichś znajomych i ktoś mówi, nie ma nic do jedzenia, trzeba zrobić zakupy. I wtedy ja wchodzę... Cała na biało. Tak, misja specjalna, otwieram lodówkę i zrobię z tego super obiad. Więc powiedz mi, czy jakby gotowanie z resztek to już jest Twoim zdaniem kolejny etap? Czy można jednocześnie jakby podjąć wyzwanie ograniczania mięsa i gotowania z resztek? I dlaczego w ogóle warto gotować z resztek? Ja w tej książce, bo moja pierwsza książka to Gotuję, nie marnuję, właśnie pokazująca, ile rzeczy marnujemy w Polsce, dobrych rzeczy i z czego to wynika też, że marnujemy to jedzenie. I w kolejnych moich książkach jakby nie zaniedbuję tego tematu. Tutaj w Mniej mięsa też są specjalne wyróżniki pokazujące, jak produkty, które zostają, czy części dania, które nam zostają, można wykorzystać w innym daniu, bo zawsze tak jest, że w tej kuchni coś, nawet jak sobie tam cudownie zaplanujemy, to coś nam może zostać, bo do jakiegoś dania potrzebujemy pół kapusty, tylko jak mamy dwie osoby, bo nie ma sensu robić większych porcji, więc te drugie pół nam zostaje. I tutaj od razu pojawiają się w tej książce takie sugestie. Ja też tak gotuję, że znajduję od razu pomysł na zagospodarowanie, bo im dłużej coś czeka na wykorzystanie, tym mniejsza jest szansa, że dostanie swoją szansę i zostanie użyte. A problem z marnowaniem jedzenia jest olbrzymi. Na świecie marnuje się 1/3 wyprodukowanej żywności. W Polsce ponad prawie 5 milionów ton żywności trafia co roku do kosza i z tego połowa w naszych domach. Czyli to my jesteśmy tymi największymi winowajcami. I tutaj restauracje wyrzucają. Tak, właśnie restauracje to jest w ogóle promil. W tej chwili już zaczęły restauracje po prostu liczyć pieniądze i widać, ile tam się może zmarnować. To jest często wartość dobrego samochodu rocznie. Takie były straty w restauracjach, więc te, którym zależy nie tylko na środowisku, nie tylko na tym, żeby to jedzenie nie trafiało do kosza, ale także na swoich finansach, no to zaczęły robić te audyty i sprawdzać. Ale w stołówkach szkolnych na przykład, to jest po prostu to, co tam się dzieje, jeśli chodzi o marnowanie jedzenia, to są ogromne straty. I tak samo są straty w naszym portfelu, bo taka przeciętna polska rodzina jest w stanie wyrzucić rocznie nawet 3000 zł do kosza. Ja uważam, że to są dane Banku Żywności, uważam, że są zaniżone, bo ceny rosną i po prostu wyrzucamy jeszcze więcej. Więc tam, gdzie tylko mogę, to wkładam ten swój taki walor instruktażowy, edukacyjny i podpowiadam, jak tego nie robić. I to, co Ty robisz, czyli to otwieram lodówkę i naprawdę tam zawsze jest coś do wykorzystania. Bo my też znowu jesteśmy z jakiegoś niewyjaśnionego dla mnie powodu przyzwyczajeni do tego, że to danie, jak mamy je skonstruować, to ono po prostu musi mieć 50 składników. Może przesadzam, no ale 5 przynajmniej, albo 15. Że jak tam masz tę jedną marchewkę w tej lodówce, w szafce kuchennej masz kaszę, masz oliwę, to przecież nic z tego nie zrobisz. A to jest właśnie już nawet nie podstawa. To już jest budulec do tego, żeby stworzyć coś dobrego. Bo właśnie taką marchewkę wrzucasz sobie na patelnię czy do piekarnika, tę kaszę w międzyczasie gotujesz, do tego ten olej, który zapewni Ci warstwę pożądanego tłuszczu, już jest jakieś tam danie. Więc no, trzeba zmienić pryzmat, potraktować właśnie lodówkę. To jest moje drugie ulubione hasło, jako sklep pierwszego wyboru. Żeby zawsze do niej zaglądać i do szafek kuchennych, bo to jest razem związane. Tak. Jak rozpoczynała się pandemia i tak Polacy zaczęli szturmować te sklepy, to ja miałam takie marzenie, żeby we wszystkich mediach pojawiały się takie reklamy. Najpierw otwórz swoje szafki kuchenne i swoją lodówkę. Tak. Masz zapasy na najbliższy rok. Poza tym większość jedzenia, jedzenia nie zabraknie, bo jedzenie jest wyprodukowane i to, które jest wyprodukowane, jeszcze będziemy długo jeść, więc i to samo z naszym jedzeniem w naszych szafkach kuchennych. Większość naprawdę tam spokojnie mogłaby podjąć takie wyzwanie 2 tygodnie, myślę, minimum, gotowania 3 posiłków dziennie z tego, co już mamy. My nie potrzebujemy wiele, żeby stworzyć dobry posiłek i jakby w stronę tej skromności powinniśmy iść i to nam ułatwi podejmowanie tych decyzji, żeby właśnie światło w lodówce było naszym celem. Wiesz co, ale tak teraz analizując moje otoczenie, gdzie mam kontakt z osobami, powiedzmy, bardziej świadomymi zdrowego jedzenia, czy nawet ograniczającymi mięso, to wydaje mi się, że problem złego gospodarowania właśnie pokarmem w domu jest naprawdę bardzo powszechny. I wśród moich znajomych, którzy są w temacie i przywiązują wagę do tego, co jedzą, bardzo często jest tak, że rzeczy są wyrzucane. Ja po prostu żyję też trochę w swoim świecie, bo ja w ogóle nie wyrzucam jedzenia. Może nie jestem mistrzem gotowania z jakichś obierek. Obierków? Nie wiem. Można mówić tak, ale to też nie jest, tu od razu powiem, to też nie na tym polega kuchnia Zero Waste. Oczywiście cudownie jest wykorzystywać obierki, one są jadalne i fajnie też się bawić tą kuchnią, ale bardziej chodzi o to, żeby tych strat było najmniej. No nie wszystkie obierki da się przetworzyć. Jak codziennie ktoś je ziemniaki, to ja naprawdę nie żądam, żeby codziennie z tych obierek ziemniaków robić chipsy. Albo jeśli codziennie ktoś obiera sobie marchewkę do obiadu, to żeby potem z tej marchewki robić im takie karmelizowane skórki. Można się tym pobawić, można potraktować to jako jakieś tam wyzwanie, ale nawet w różnych badaniach te resztki, właśnie takie końcówki nie są traktowane jako taki pełnowartościowy produkt. Natomiast doceniajmy, mamy natkę marchewki, której nie musimy wyrzucać, tylko właśnie zrobić sobie z niej aromatyczne pesto, które też długo nam postoi w lodówce. Albo właśnie liście rzodkiewki. Liście rzodkiewki, które jak ja stoję w kolejce na targu i widzę tę kolejkę i ludzie kupują rzodkiewkę nowalikową i pan pyta, czy oderwać liście, 99% mówi, że nie. I wtedy ja wchodzę cała, przepraszam, 99% mówi, że tak, oderwać liście, bo liście to jedzą tylko króliki. Wtedy ja wchodzę cała na biało i mówię, nie, z tych liści to można zrobić pesto, a może pani sobie zrobić to, a może sobie pani zrobić to. I to naprawdę działa, bo ostatnio mój kolega, którego właśnie też tak przekonywałam do tego, powiedział mi, wiesz, ja zrobiłem już z tych liści i to jest takie dobre, jeszcze do zupy dorzuciłem, bo powiedziałaś, że można potraktować to jako coś, co ci tam ubarwi tę zupę, więc... Ale też trzeba uważać, bo ja się, słuchaj, poparzyłam tym. Ona jest jak pokrzywa. Bywa, bo to też rzodkiewka. Musi być po prostu rzodkiewka, liście muszą być dobrej jakości. No jeśli zaczynamy sezon nowalikowy, a nie mamy świadomości tego, że ponad 80% nowalijek, jakie się pojawiają na początku kwietnia, czy już pod koniec marca w naszych sklepach, to są nowalijki z importu, a nie nasze polskie, no to też musimy być świadomi, że one są mocniej tam wspierane chemicznie i może niekoniecznie niech takie trafiają. Ale kiedy jesteśmy w pełni sezonu, kiedy sięgamy po te lokalne składniki, no to jak najbardziej możemy wykorzystywać je od trzonka do ogonka. Tak to się mówi. Więc... Koszonka. Ale no, wracając właśnie, ja myślę, że jestem naprawdę nieskromnie mówiąc mistrzem wyjadania wszystkiego do zera i uwielbiam, bo traktuję to jako wyzwanie, ale na przykład moja mama uważa, że ja mam pustą lodówkę zawsze. Bo właśnie to jest to, że my jesteśmy przyzwyczajeni, że z tej lodówki się wylewa. I myślę, że to jest taki pierwsza zmiana, która powinna zajść w naszej głowie, że nie musimy mieć wszystkiego po kokardy tak zwane. I właśnie zawsze jak wracam do domu rodzinnego, po prostu otwieram tę lodówkę i mówię, wow, tu jest taka obfitość i to jest ekscytujące i to jest super, ale myślę sobie, nie potrzebuje człowiek aż tylu rzeczy naraz, bo ja bym się aż stresowała tym, że ja nie jestem w stanie tego przejeść. Więc jakby tutaj bym zaczęła od tej zmiany trochę myślenia, że mniej znaczy więcej. Więcej, to jest moje ulubione hasło też. Ale druga rzecz, powiedz mi, jakie byś dała takie top rady na start, jeśli chodzi o lepsze gospodarowanie właśnie jedzeniem i po prostu zmniejszenie tych odpadów finalnie? Zaczynamy po prostu od audytu, czyli sprawdzamy, co my już mamy i zawsze robimy ten audyt przed wyjściem do sklepu i robimy listę zakupów. Dobrze jest na przykład zrobić sobie też, dzisiaj dla kogoś, kto nas słucha, może zabrzmieć to jako jakieś wyzwanie, że znowu coś tam trzeba kolejnego zrobić, przygotować, przecież już tyle rzeczy my musimy robić, a jeszcze to, ale to naprawdę działa, to jest mega skuteczne. Robimy sobie spis rzeczy, które mamy w szafce i wieszamy tę listę gdzieś na wierzchu, to też nam ułatwia później gospodarowanie tym, co my mamy, ale też bardzo polecam przesypanie tego, co się da do słoiku, bo potem otwieramy taką szafkę, widzimy, mamy pół słoika kaszy, mamy pół słoika ryżu. Dobre na mole, tak, to skutecznie działa, bo jest mniejsza szansa na to, że one się tam przedostaną, chyba że już je przynieśliśmy z tym produktem, ale rzeczywiście działa to super i to naprawdę ta wizualna strona jest ogromnie pomocna. Otwieramy tę szafę, widzimy i też już nam gdzieś się tam kreuje jakiś pomysł na wykorzystanie tych składników. Jak mamy to wszystko popakowane w torbach, w woreczkach, w jakichś papierowych woreczkach, to w ogóle nie zdajemy sobie sprawy, co my tam mamy i mamy po prostu jeden wielki bałagan. Więc ta lista albo przyspanie do tych słoików i robienie też jednak planu posiłków. To też może nam się kojarzyć właśnie z takimi jakimiś zabiegami, które są uciążliwe, ale potem w praktyce to jest bardzo ułatwiające, bo my wiemy, co jemy. Ja naprawdę prowadzę bardzo dużo warsztatów i szkoleń i jak potem dostaję te sygnały zwrotne, że to kurczę, to działa, Jezu, to jest takie banalne. No to tak działa. Nigdy nie robiłem tej listy, zresztą Ponad 60% Polaków nie robi listy zakupów, ani planu posiłków i to są jedne z najczęstszych przyczyn potem wyrzucania jedzenia, więc jakby jest ta konsekwencja. A taka lista, nie mówię, że na cały tydzień trzeba sobie zaplanować, bo jesteśmy tylko ludźmi i mamy różne humory. Jednego dnia, jak zaplanujemy sobie na cały tydzień jadłospis, a potem chcemy zjeść coś innego, no to może się pojawić problem i tu znowu jakaś blokada, ale na kilka najbliższych dni serio, to jest mega skuteczne. I też ułatwia nam później niewyrzucanie, no bo coś, co nam zostaje, już wiemy, gdzie możemy wykorzystać, do jakiego dania możemy włączyć te resztki. Ekstra. Myślę, że to jest tak proste, a jeżeli daje efekty, to mam nadzieję, że wiele osób z tego skorzysta. I też ja bym dodała, że warto pobudzać swoją kreatywność w kuchni. Wiem, że to brzmi tak po prostu może infantylnie, ale to jest fajna przygoda. Zrobić właśnie coś z niczego. To jest bardzo satysfakcjonujące. I ja też, mimo że nie mam jakoś super wielu rzeczy, nagle otwieram szafkę i mówię, o, mam taką fajną kaszę, albo mam jakąś fasolę dziwną kupiłam i nagle mogę na podstawie tych może mało atrakcyjnych produktów stworzyć coś zupełnie nowego. Pamiętam właśnie pierwszy raz gotujące światła w lodówce dla mojej mamy i dla mojego brata. Zrobiłam zapiekankę makaronową, gdzie zrobiłam sos serowy z ziemniaka i z marchewki z płatkami drożdżowymi i zapiekłam to wszystko z makaronem, to chyba był makaron z soczewic, więc w ogóle już poszalałam wtedy, bo właśnie moja rodzina nie za bardzo lubi te makarony takie strączkowe. I pamiętam, zapiekłam to wszystko, jeszcze zrobiłam jakąś taką kruszonkę z migdałów właśnie z płatkami drożdżowymi, pokroiłam to niczym po prostu lasagne i oni byli w szoku, a oczywiście z jakichś tam resztek zieleniny super sałatka do tego wjechała i byłam z siebie bardzo dumna, że niekoniecznie trzeba ugotować kaszę i obok mieć ugotowaną marchewkę, tylko można to jeszcze przetransformować najprostszymi narzędziami, bo myślę, że wiele osób ma blender, a nie muszą być to wcale jakieś niesamowite, delikatesowe produkty typu właśnie zamienniki mięsa czy sera i to może być po prostu przepyszne. W ogóle naprawdę płatki drożdżowe to... Tak, ja też w tej książce podpowiadam takie parę przypraw, piątkę przypraw, które warto mieć w swojej kuchni, które... Czyli niech zgadnę. Płatki drożdżowe, papryka wędzona. Tak. No nie wiem. Garam masala, bo ona mega podbija. Można sobie zrobić oczywiście samodzielnie tę mieszankę, ale wiadomo, że łatwiej jest wykorzystać. Kumin rzymski jest tam, tak, bo kumin rzymski robi takie. Kumin rzymski to co innego niż kminek. Tak. To jest też dla wielu osób nie do rozróżnienia, a dodaje takiego po prostu jak taką ciecierzycę się zasypie świeżym kuminem rzymskim, czyli w ziarnach podprażonym, też jeszcze wydobędzie się ta jego siła i moc do potem zmiksowanym albo rozdrobnionym w moździerzu, jeszcze lepiej, no to w ogóle cudo. Tak, ale płatki drożdżowe można kupić już nawet w drogeriach sieciowych i to też zawsze podpowiadam, że fajnie je mieć i one są nie dość, że tak prosto dostępne, to też dosyć tanie cenowo, bo na długo starczają, nie psują się, jak dobrze przechowywane w tym słoiku. I bardzo mi się też podoba to, co Ty robisz, bo właśnie w tym kierunku powinniśmy zmierzać, żeby jakby to mniej więcej, to jest moja ulubiona odpowiedź polska na zero waste, że mamy mniej, a zyskujemy więcej. Że zostaje nam jedna część czegoś i to dalej nadaje się do wykorzystania, że ponad tam 70% Polaków nie wybiera brzydkich warzyw i owoców w sklepach. Ja jestem fanką, jak tylko widzę takie rzeczy, po prostu sięgam. Tak, i to jest potem mój budulec do tego, żeby coś dobrego z tego stworzyć. Często te właśnie składniki też kreują jakoś tam moje potrzeby później jedzeniowe. Ratuję takie brzydkie rzeczy przed zmarnowaniem i to się da, ale też można ratować z własnej lodówki. Ja jak widzę na Instagramie, na Facebooku zdjęcia pięknych lodówek, tak ułożonych, cudownie, wszystkie produkty są tam ułożone, to się oczywiście zachwycam wizualnie, ale też myślę, no i co? I co się da? Jak długo będzie ta zielenina tam czekała na wykorzystanie? Tak sobie tam czeka. Aż mam wrażenie, że to do zdjęcia było kupione. Że to tylko do zdjęcia, tak, że to wszystko super wygląda, natomiast chodzi nam o praktykę, że ta lodówka może być bardziej wyczyszczona. W ogóle uważam, też już to mówiłam wiele razy i to zawsze powtarzam, że producenci lodówek powinni odwrócić proporcje, zamrażarka powinna być większa, a lodówka mniejsza, bo najłatwiejszym sposobem na przedłużenie daty ważności produktu to jest po prostu zamrożenie tego produktu. Też boimy się tego mrożenia, wydaje nam się, że traci na jakości jedzenie zamrożone. W większości przypadków nie. Jak jest dobrze zamrożone jedzenie, to spokojnie można to wykorzystać i to jest też w ogóle genialny plan ratunkowy. Nie mamy pomysłu, nie chce nam się tego naszego menu wykorzystywać, sięgamy po gotowce z zamrażarki, które sobie przygotowaliśmy i już. I wtedy nie musimy jeść na przykład tego samego przez tydzień, bo to też jest zmora wielu osób, że jak ja mam planować posiłki, ugotować gar chili sin carne i potem będę to jadła przez tydzień. Nie, możesz sobie to zamrozić. Ja można sobie ugotować gar i w małych porcjach zamrozić. Tylko znowu, żeby nie popełniać błędu, że nie mrozimy, gotujemy gar i pół gara zamrażamy, tylko w małych... Bo potem i tak to będziecie jeść przez tydzień. Tylko inny tydzień w roku. Tylko w małych porcjach zamrażamy. I też się nie boimy. No to najwyżej tylko Ty zjesz, a mąż nie zje, czy Twój facet nie zje, czy Twój kochanek nie zje, czy Twoja babcia nie zje, no najwyżej tylko Ty po prostu się tym poczęstujesz w momencie, kiedy przyjdzie taka potrzeba. Sylwia, na koniec mam takie pytanie, ponieważ wydaje mi się, że zaczynamy trochę odchodzić od etykietowania się właśnie, czy ja jem mięso, nie jem mięsa, czy jestem wegetarianinem, weganką, pesketarianinem, czy może jestem na diecie roślinnej, jakby też sama przez to, że trochę utknęłam w takim miejscu, gdzie jestem właśnie zaetykietowana przez siebie samą, to może powodować takie właśnie poczucie braku wolności u ludzi, że jak już się zobowiążę, że właśnie jestem wegetarianką, to teraz nie mogę zjeść mięsa, więc jest mi źle, więc cierpię. I zastanawiam się, czy właśnie odpowiedzią na tą opresję nie jest poniekąd termin fleksitarianin. I to jest coś nowego. Myślę, że Polacy też zaczynają się może powoli oswajać z tym, ale też widzę, że coraz więcej osób lubi siebie tak nazywać, więc powiedz mi na koniec, kim jest fleksitarianin i dlaczego warto nim być? Fleksitarianin to jest ten, który właśnie ogranicza mięso, ale nie ma żadnych sztywnych reguł w tym ograniczeniu. Robi to na własnych warunkach, tak jak mu wygodnie, tak jak czuje i jak też zaczęłam mówić o tej książce, pokazywać ją, czy jak ona zaczęła docierać do różnych ludzi, zaczęli ją ludzie kupować, to takim najczęstszym sygnałem zwrotnym było to, ja w końcu wiem, kim ja jestem, więc tak. Jednak potrzebujemy takiej świadomości nawet dla samego siebie, albo nie wiedziałem, że jestem fleksitarianinem. Do mnie piszą moi koledzy, których w życiu nie podejrzewało to, że potrzebują właśnie jakiejś takiej identyfikacji, i właśnie piszą, że ja już wiem, kim ja jestem. Całe życie nie wiedziałem, a jestem fleksitarianinem. To też nie jest nowe określenie. O tym napisałam w Mniej mięsa, bo już w latach 90. ono się pojawiało. Później było uznane nawet w Stanach Zjednoczonych jako jedno z najbardziej wartościowych słów w jakimś tam rankingu. Użyte zostało w wywiadzie, którego udzielała jedna z szefowych kuchni w Teksasie. Ona w ten sposób właśnie określiła swoją kuchnię, że jej kuchnia, którą ona oferuje w tak bardzo mięsnym stanie jak Teksas, jest kuchnią fleksitariańską, czyli taką kuchnią wyważoną, gdzie to mięso nie musi być zawsze, może też świetnie dogadać się z warzywami, trochę ustąpić im miejsca. No i to potem poszybowało tak w świat. Zostało przez moment zapomniane teraz na potrzeby tej drogi środka, której jestem ogromną zwolenniczką, że nie musimy się obudowywać albo po stronie tej mega roślinnej albo po tej mięsnej, tylko właśnie możemy spokojnie płynąć tym środkiem i zobaczyć, co się dalej wydarzy, bo może sami nie wiemy jeszcze, czego potrzebujemy. Na pewno tym najwłaściwszym kierunkiem dla nas wszystkich, czyli dla naszej planety, bez której my sobie nie poradzimy, ona sobie bez nas na pewno poradzi. Fleksitarianizm jest idealną drogą, bo my po prostu nie możemy jeść już tyle mięsa. Nie możemy jeść ze względów takich, że ziemia tego nie udźwignie. Nie będzie się rozszerzała tak, że będziemy mieli więcej terenów do uprawy, jedzenia dla zwierząt. My potrzebujemy też miejsce dla siebie. My mówię ludzie, bo za chwilę będzie 10 miliardów ludzi na świecie, gdzieś oni muszą też wszyscy mieszkać. Ta produkcja przemysłowa żywności jest zbyt energochłonna, więc nie ma wyjścia. Musimy mięsa ograniczyć, ale możemy to zrobić bez takiej presji, na spokojnie i przede wszystkim smacznie, bo to warto powiedzieć o tym, że to naprawdę da się zrobić. Ten talerz jest pyszny. A żeby się przekonać, że jest smacznie, warto eksperymentować, kupować superowe książki kucharskie, między innymi Twoją, na którą ja czekam. Powiedz na koniec w takim razie, gdzie Ciebie można znaleźć, gdzie można dostać też Twoje publikacje, gdzie można Cię oglądać, jak się można z Tobą skontaktować? Facebook, Instagram, w ogóle media społecznościowe to jest ten dobry kierunek. Mam też swoją stronę, tak jak imię i nazwisko, czyli Sylwia Majcher. W księgarniach są moje książki, także tam można po nie sięgać. I na warsztatach, szkoleniach różnych, które robię, to co mnie najbardziej cieszy, jeśli chodzi właśnie o takie warsztaty, to to, że coraz chętniej szefowie dużych firm organizują takie warsztaty dla swoich pracowników, zamiast już jakichś tam edukacyjnych gier wytrzymałościowych czy sprawnościowych, to właśnie szkolenia z bardziej zrównoważonego rozwoju, z troski o środowisko i troski także o ten nasz talerz. Na przykład robię taką fantastyczną grę z pracownikami różnych korporacji. Gramy w zielone, czyli dostają wyzwania, które realizują, żeby trochę pomóc i sobie, i środowisku. Pokazuje różne oszczędności, które na końcu tej gry można zdobyć. Genialne. Mam nadzieję, że nasi słuchacze też chętnie zagrają w zielone po wysłuchaniu naszej rozmowy. Ja Tobie bardzo dziękuję za to, że poświęciłaś czas i tyle wiedzy na to, żeby ze mną porozmawiać w podcaście. Życzę Ci wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Ja również bardzo dziękuję i życzę przede wszystkim pysznych inspiracji. Dzięki. Dzięki. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i dziękuję marce Brita za objęcie patronatu nad tym wywiadem. Przypomnę tylko, że podcast jest dostępny na Spotify, na iTunesie i na YouTubie. Ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano. Jeżeli macie ochotę go udostępniać, komentować czy też recenzować, to zróbcie to w dowolnej aplikacji czy platformie, na której słuchacie podcastu. Będzie mi bardzo miło. Dzięki temu podcast trafia do szerszego grona odbiorców, a wydaje mi się, że jeżeli Wy uważacie, że jakiś temat jest ciekawy i ważny, to warto przekazywać to dalej. Odwiedźcie koniecznie Instagrama Karolina Sobańska Podcast, bo tam jeszcze więcej treści podcastowych, no i też myślę bardzo dobra przestrzeń do dyskusji. Dziękuję Wam jeszcze raz za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia za tydzień. Cześć!